konkurs paratalerzy do festiwalu na góralską nutę. Witam jury. Przywitajcie jury. Dzisiaj będą punktować nasze kochane dzieci, końce, śpiew i te wszystkie rzeczy. Witam muzykę naszą góralską. Wasz pięknie witam specjalne gościa dzisiaj, który tu przyjął do nas z Polski. Pani doktor, profesor Anna Blekodaj. Mogę tu pani prosić tutaj do nas na scenę? Właśnie. I cały zarząd prosimy tutaj na scenę. 33. konkurs partanecznych uważam za otwarty. Dziękuję pięknie prezesowi za Łotwar, tą wozną uroczystość, jaką jest konkurs partanecznych. Ja chciałam jeszcze raz przywitać serdecznie naszą drogą panią dr Annę Blekodaj. Czekajmy tu na nią w domu. Brawo dla niej gromkie. Pani Anna, pani doktor Anna Blekodaj zajmuje się gwarą góralską i swoją pracę naukową poświęca właśnie temu zagadnieniu. Ale mamy jeszcze jednego gościa. Pan Józef Stopka Faktor. Panie Józefie, prosimy do nas. To jest poeta ludowy, dziś artystuje z nami i zaprezentuje swój tomik poezji Posiady przy Warculi. Także jest nam bardzo miło, że jest z nami dzisiaj Ptys Łon. Przekaźnie się mówi, to mego pięknie tutaj na właśnie. Tak. A teraz może oddam głos naszym gościom. Pani Aniu, parę słów tutaj do naszych widzów, do tych wszystkich, co tu dzisiaj do nas idą. Do nas i tak. Tutaj patrzeć na te kochane nasze dzieci, które będą tańczyć dzisiaj. Śpiewać, tańczyć. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję Zarządowi Związku Podhalan w Ameryce Północnej za możliwość bycia dzisiaj tutaj, za zaproszenie na tę piękną uroczystość, za to, że mnie tak gościnnie tutaj przyjmują. Cieszę się, że stoję obok pana Józefa, ponieważ jest to poeta, który tworzy w gwarze podhalańskiej, a ja właśnie zajmuję się poezją gwarową. Ogromnie mi miło, że akurat jednego dnia spotkaliśmy się tutaj na scenie w tak ważnym dniu. Serdecznie jeszcze raz całemu zarządowi i wszystkim członkom Związku Podhalan w Ameryce Północnej dziękuję. Cieszę się, że jestem tutaj z Państwem. Ja Was przywitam, co by moja poezja tego godno była, na posiady do serduszka waszego trafiła. No widzicie, mamy już cudowny zarost i zaprezentowaną poezję. A no co, może oddam teraz już głos naszemu wiceprezesowi do spraw kultury, Zisek Dorula, brawo! Dzień dobry, moi kochani, witam was bardzo serdecznie na 33. konkursie partanecznych do festiwalu.
Amen.